To, co widać przez kamerę, to jest wielu książek, wielu nauczycieli, jak robić film. Ale jak się znaleźć, żeby robić film? Kim być, żeby robić film? Dlaczego jest jeden, może robić film, a drugiemu jakby to jest zawód nie, nie, nie po drodze? To jest problem, jak być reżyserem. A nie jak reżyserować. Jak reżyserować jest wiele podręczników. I, i, i ma, ma, moje rozważania zaczynają się od e, tego, że najtrudniejszy jest pomysł. Bo e, e, mówi się, ja mam pomysł mam tego, ale czy to jest pomysł, który daje szansę filmowi. Chcę powiedzieć, że każda anegdota, każda historyjka opowiedziana przy stole. Wyczytana w gazecie, czy usłyszana na ulicy, może zawierać sobie tragedię godną Sofoklesa. Trzeba tylko dotrzeć, dostrzec treść, którą w sobie niesie. Trzeba ustalić, kto właściwie jest jej bohaterem, a więc po czyjej stronie stoi opowiadający. Są dwa momenty, nawet gdzieś tu napisałem, że są dwa momenty natchnienia w życiu reżysera. Jeden to jest właśnie, kiedy wybiera e, e, temat swojego e, przyszłego filmu. Drugim momentem, który jest decydujący w naszej pracy, to jest wybór aktorów. Wszystkich, ale szczególnie tych, którzy mają grać, czy tego, który ma grać główną rolę. Jerzego e, e, Radziwiłowicza. Ja spotkałem wcześniej e, e, ten, który grał w Człowieku z marmuru, Zobaczyłem przedstawieniem dyplomowym szkoły aktorskiej w Warszawie. E, a aktorkę, która zagrała nieegzykle wyraziste pismo do ziemi obiecanej, scena, a aktor, e, scena w teatrze, znalazłem w amatorskim teatrze kolejarza w Krakowie. To jest ten, co śpiewa piosenkę, jak ją huśta na huśtawce. Takiego dziwolonga nie ma, no ale jak chodzisz po różnych teatrach i idziesz do Teatru Kolejarza w Krakowie, to możesz zobaczyć coś niezwykłego. Nie da, się inaczej, nie da się inaczej znaleźć aktora, który może spełnić Wasze. może zaskoczyć. Reżyser nie powinien też opuścić jednego procesu, który w każdym filmie występuje. E, e, to znaczy, pisania planu pracy. E, e, nie, e, nie trzeba oddawać tego w doświadczone ręce kierownika produkcji, tylko być przy tym obecny. Dlatego, że e, on ma swoje obliczenia i swoje, że tak powiem, limity, w których się porusza, ale, e, e, ale rzecz czasem. Zależy tylko i wyłącznie od pomysłu reżysera. Słys yy, Słyszę się nieustannie, powtarzane przez reżyserów: Mój film, według mojego pomysłu, w moim scenariuszu, w trakcie realizacji, zwłaszcza w czasie zdjęć, słusznie jest mówić: Nasz film. To bardzo cementuje zespół, zachęca do wspólnego wysiłku, wspólnej odpowiedzialności, a bez tego nie ma dobrej pracy. Powiem więcej, jeżeli film się udał, warto nadal nazywać go naszym filmem, ponieważ wokoło widzowie i krytycy będą wymieniać tylko wasze nazwisko, nazwisko reżysera, no to dobrze powiedzieć, że inni zrobili ze mną ten film. Natomiast w wypadku klęski, reżyser musi powiedzieć śmiało, to mój film. Nie ma innej drogi, jak tylko i wyłącznie widownia. No nie robimy filmów dla siebie. Nie, nie, nie trzeba tak myśleć w ogóle, że się może robić film dla siebie samego, bo to byłoby najsmutniejsze widowisko świata. Film i tak i tak, czy chcecie, czy nie chcecie, to jest żywot motyla. Leci to, to macha skrzydłami, kolory, jakieś, tego, coś będzie. Przeleciał, czyli został, wydystrybuował się. I potem możecie go zobaczyć przypiętego e, szpilką w Muzeum Kinematografii. I koniec.